Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na nagraniu zorganizowanym przez Fundację Instytut Badawczy Provita Bona. Nasze dzisiejsze nagranie będzie troszeczkę nietypowe, dlatego że nie będzie to, tak jak to zwykle u mnie, film dotyczący historii idei czy historii myśli politycznej, lecz będzie to poszerzona analiza wyborcza. Poszerzona dlatego, że krótką analizę już Państwo u mnie na kanale mogliście zobaczyć, taką krótką, 20-minutową, tak naprawdę wypowiedzianą mniej więcej godzinę po zamknięciu lokali wyborczych. Teraz, ponieważ chcieliście Państwo i pytałem o to na społecznościach, postaram się zrobić taką szerszą analizę politologiczną, w której będę chciał się przyjrzeć kilku elementom. A mianowicie, po pierwsze, wynikom wyborów, aczkolwiek wszyscy je oczywiście znamy, to jednak trzeba też je omówić. Analizie kampanii poszczególnych partii politycznych i jak się to przełożyło na wyniki wyborów. No i wreszcie scenariusze powyborcze zakończone taką małą moją oceną, czy rząd, który prawdopodobnie powstanie teraz, będzie rządem lepszym czy gorszym od rządu odchodzącego Mateusza Morawieckiego. Zanim jednakże przejdę do części pierwszej, czyli do tych wyników, mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Otóż właśnie ukazała się moja nowa książka, czy właściwie jest to drugie wydanie mojej książki sprzed lat. Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji, część pierwsza, rewolucja protestancka. Nie trzeba czekać na część drugą, którą w tej chwili kończę, dlatego że część pierwsza dotyczy reformacji protestantyzmu w XVI-XVII wieku. Część druga, którą w tej chwili piszę, będzie dotyczyła kontrreformacji. Każda z tych książek tak naprawdę stanowi pewną odrębną i zamkniętą całość. Książkę tę, podobnie jak i inne wszystkie nasze wydawnictwa, możecie Państwo kupić u nas na stronie internetowej. Adres do strony znajduje się w linku w opisie filmu. A teraz przechodzimy sobie do naszego tematu, czyli do wyborów. Wybory parlamentarne mają to do siebie, że wszystkie wyniki w nich są relatywne i relacyjne. To znaczy, nie ma czegoś takiego w wyborach jak absolutna, całkowita wygrana, czy też absolutna porażka i klęska. Wszystkie wyniki bowiem wyborcze mierzymy w stosunku do poprzednich wyborów i dopiero na podstawie tej analizy poprzednich wyborów możemy powiedzieć, czy dana partia wygrała, czy przegrała. Jeśli się tego nie robi, to popełnia się taki śmieszny błąd, jaki zrobili PR-owcy Mateusza Morawieckiego, którzy na jego stronie, bo domyślam się, że pan premier sobie sam strony na Twitterze czy tam na X-ie nie prowadzi, wywiesili taki wielki, prawda, napis, że PiS wygrało, prawda, i że sukces wyborczy i w ogóle jest cudownie. Oczywiście cudownie dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do ostatnich wyborów z 2019 roku straciło 41 mandatów, czyli z 235, dających tej partii samodzielną, czy właściwie koalicji Zjednoczonej Prawicy, dającej tej koalicji samodzielną większość rządową, no spadło do 194, czyli o 41 mandatów. Jest to oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości porażka wyborcza, a z punktu widzenia partii rządzącej i aspirującej do tego, aby rządzić dalej, jest to, nazwijmy po imieniu, klęska. Zupełnie inaczej wynik wyborów może podsumować Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, która jeszcze w poprzednich wyborach bodajże funkcjonowała pod nazwą Platformy Obywatelskiej, która zdobyła 157 mandatów, wprawdzie mniej od PiS-u, ale jest to wzrost o 23 mandaty w stosunku do poprzednich wyników. Czyli jest to relatywny wzrost tej partii o 23 mandaty ze 134 do 157. A więc Koalicja Obywatelska zanotowała wyborczy sukces. Trzecia droga.
Trzecią drogę najtrudniej jest zdecydowanie porównać, dlatego że składa się ona z dwóch podstawowych elementów, to znaczy z PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz z ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. I porównanie to jest do końca niemożliwe z tego powodu, że w poprzednich wyborach ruch Hołowni po prostu nie startował, bo jeszcze nie istniał. Dlatego, jeśli byśmy porównali wynik PSL-u z poprzednich wyborów i wynik trzeciej drogi obecny, no to powiemy, że mamy wzrost, podwojenie liczby posłów z 30 posłów PSL-u do 65 posłów trzeciej drogi. Poważną porażkę zanotowała Lewica, dlatego że w poprzednich wyborach miała ona 49 posłów, a teraz tylko 26. Jest to strata 23 posłów, czyli prawie połowy klubu. Także Lewica jest tutaj w tych wyborach zdecydowanym największym przegranym, jeśli chodzi o liczbę mandatów, ale może być wygranym, dlatego że prawdopodobnie będzie stanowiła trzon koalicji rządowej. Dlatego też ci politycy lewicy, którzy nie załapali się na fotele sejmowe, najprawdopodobniej załapią się na ministrów, wiceministrów, podsekretarzy stanu, szefów różnych agencji, członków rad nadzorczych, państwowych firm i tak dalej. Także z głodu z pewnością nie umrą. Wreszcie mamy Konfederację, która podwyższyła swój status wyborczy, dlatego że w poprzednich wyborach w 2019 roku miała 11 posłów, teraz ma tych posłów 18, czyli plus 7. Procentowo to nawet jest całkiem niezły rezultat, no bo to jest jednak mniej więcej o jakieś 60-70% podwyższenie liczb. Jeśli chodzi o Senat, to tutaj klęska Prawa i Sprawiedliwości jest znacząca, wprost olbrzymia. Dlatego, że w poprzednim Senacie opozycja miała tam bodajże chyba jeden mandat przewagi. Teraz no to jest stosunek 2-1 i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zostali dosłownie zdziesiątkowani i Prawo i Sprawiedliwość w Senacie nie będzie miało w tej chwili kompletnie, ale to kompletnie nic do powiedzenia. Zacznijmy w takiej sytuacji naszą analizę od poszczególnych partii politycznych i próby odpowiedzenia sobie, dlaczego jedni wygrali, a dlaczego inni przegrali wybory. Zacznijmy w takiej sytuacji od Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że jest to partia, która, jeśli wierzyć premierowi Morawieckiemu, wygrała te wybory i premier Morawiecki publicznie udaje wielką euforię z tego powodu, ale tak naprawdę nie jest radosny i nie cieszy się z tego zwycięstwa, bo jest to takie klasyczne zwycięstwo pyrrusowe. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w ten sposób, że je przegrało. O cóż chodzi? Nie chodzi tylko o to, że ubyło 41 posłów, no i koło 20 senatorów. Problem przede wszystkim jest taki, iż Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, nie ma w tej chwili większości parlamentarnej, czyli z partii dotychczas rządzącej prawdopodobnie przekształci się w partię opozycyjną, co oznacza utratę stanowisk pracy i źródła dochodów dla setek tysięcy, dziesiątków tysięcy członków, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, ich rodzin, krewnych, znajomych, pociotków, nepotów, czy jakkolwiek to nazwiemy. Będziemy za chwilę mieli straszne przerażenie i straszną trwogę, ponieważ wszyscy ci ludzie będą tracili stanowiska. Ci, którzy są gdzieś tam powiązani na przykład z mediami, będą o tym krzyczeli głośno. W imieniu tych, którzy do tych mediów nie mają dostępu, będą krzyczały media PiSu. Jest to rzeczywiście życiowa tragedia dla prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy osób i ja bym tego nie lekceważył, tej tragedii. Co więcej, wbrew temu, co się wydawało, iż Jarosław Kaczyński zadba o to, aby klub Zjednoczonej Prawicy tym razem był zjednoczony całkowicie wokół jego osoby,
aby nie istniała tam żadna potencjalna, bym powiedział, frakcja stawiająca opór, to mimo wszystkim tym rachubom okazało się, że relatywnym zwycięzcą w PiS-ie jest suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry. Dlaczego? Prawdę mówiąc, ja się spodziewałem, że po tym jak Zbigniew Ziobro stawiał opór w różnych sprawach, przede wszystkim wiążących się z integracją europejską i sądownictwem, ale te dwie sprawy się łączą, dlatego że Unia Europejska stawia Polsce zarzuty o łamanie praworządności, spodziewałem się, że dotychczasowi politycy i posłowie Solidarnej Polski po części zostaną wyrugowani w ogóle z list wyborczych Zjednoczonej Prawicy, albo zostaną na tych listach obniżeni w dół po to, żeby znacząco zmniejszyć ich szanse na reelekcję. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że Solidarna Polska, która miała tam chyba 15 czy 16 posłów do tej pory, Jarosław Kaczyński zadba o to, żeby tych posłów Solidarnej Polski było góra 5-6, aby to był no, na tyle, żeby liderzy nie zdecydowali się na rozłam, na tyle dużo, a na tyle mało, aby nie mieli nic do powiedzenia w Sejmie rozpoczynającej się w tej chwili nowej kadencji. Tymczasem, czy to wyborcy na złość Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy też Jarosław Kaczyński tego nie dopilnował, w to nie wierzę, Solidarna Polska zanotowała znaczący sukces, wprowadzając 18 posłów, co oznacza, że może ona w razie czego nawet założyć własny, niezależny klub parlamentarny, do którego, jak Państwo pamiętacie, potrzebnych jest 15 parlamentarzystów. Klub parlamentarny, to jest pomijając dłuższy czas wystąpień sejmowych, są to przede wszystkim znaczące korzyści finansowo-organizacyjne dla partii politycznej związanej z posiadaniem własnego klubu parlamentarnego. Dlatego dla poszczególnych partii politycznych jest to tak ważne i nie jest przypadkiem na przykład, że liderzy Konfederacji ciągle płakali, że ich tych 15 posłów brakuje. Także o ile Zjednoczona Prawica jako cała, można powiedzieć, poniosła porażkę, o tyle Suwerenna Polska nic nie straciła, chyba tam nawet jednego posła zyskała, relatywnie wzmacniając pozycję Zbigniewa Ziobro względem Jarosława Kaczyńskiego. Musimy się zastanowić w takiej sytuacji, cóż się takiego stało, że Zjednoczona Prawica Jarosława Kaczyńskiego poniosła porażkę i prawdopodobnie nie będzie rządzić. Ja się tak nad tym zastanawiałem i wypisałem sobie 4 podstawowe przyczyny tej porażki. Przyczyna pierwsza. Nie wiem, czy Państwo zdaliście sobie sprawę przed wyborami z tego, że Jarosława Kaczyńskiego tak naprawdę interesował tylko jeden układ polityczny. To znaczy układ polityczny, w którym Zjednoczona Prawica, a najlepiej samo PiS bez Suwerennej Polski, będzie miało 231 mandatów i co Jarosław Kaczyński powie, to tak będzie w nowym rządzie. Temu celowi zostało podporządkowane cała kampania wyborcza i cała kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości była stworzona na radykalną polaryzację sceny politycznej, tak aby był tylko PiS i antyPiS. Dlatego też zarówno sam Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach, inni liderzy PiS-u, dziennikarze popierający Prawo i Sprawiedliwość, telewizja publiczna będąca de facto partyjną telewizją partii rządzącej, prowadziły zmasowaną akcję przeciwko Konfederacji. Nie dlatego, że Jarosław Kaczyński jakoś tam specjalnie Konfederacji nie lubi. Nie, dlatego, że chodziło o to, iż cała narracja Prawa i Sprawiedliwości przedstawiała scenę polityczną w Polsce w ten sposób, iż jest albo Jarosław Kaczyński, albo Donald Tusk, albo Partia Polska, albo partia niemiecka, albo partia patriotyczna, albo partia no prawie że zdrady narodowej i agentury.
Tak było to przedstawiane i chodziło o radykalną polaryzację po to, aby po wyborach większość rządową miał albo PiS, albo antyPiS. I Konfederacja tutaj od samego początku przeszkadzała w tym, dlatego że nie wpisywała się w ten model z PiS-em lub antyPiS-em i jej dobry wynik wyborczy oznaczałby, że zwycięska Zjednoczona Prawica, nawet jak wygra wybory, może nie mieć większości rządzącej. Dlatego chodziło o postawienie wyborców przed alternatywą albo-albo. Albo PiS, albo KO. Albo Kaczyński, albo Tusk. No i cóż się takiego stało? Stało się to, że Prawo i Sprawiedliwość ku zaskoczeniu Jarosława Kaczyńskiego te wybory przegrało i przegrawszy te wybory, ale osiągnąwszy niezły sukces i mając 194 posłów, zaczęło się teraz nagle rozglądać za jakimkolwiek koalicjantem. I problem polega na tym, że największa partia polityczna w Sejmie, kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego, ma zerową zdolność koalicyjną. Dlaczego? Gdyby PiS tak bardzo nie atakował Konfederacji, mogłaby ta Konfederacja uzyskać lepszy efekt, więcej głosów. Na przykład gdyby była bardziej dopuszczana do telewizji, to mogłoby się przełożyć na przykład, nie wiem, w tej chwili na 30 powiedzmy 5 mandatów Konfederacji i wtedy 194 mandaty PiSu i 35 mandatów Konfederacji dałyby Prawu i Sprawiedliwości koalicję rządzącą i Jarosław Kaczyński mógłby rządzić na czele takiej koalicji. Ale Jarosław Kaczyński zrobił to, co zrobił i z góry odrzucił jakąkolwiek możliwość koalicji. I dopiero teraz rozpoczęło się poszukiwanie kogokolwiek, żeby utrzymać władzę. Stąd mamy taką dosyć nagłośnioną wypowiedź Joachima Brudzińskiego, że PiS jest gotów tworzyć koalicję z PSL-em. No ale PSL od razu powiedział, że nie, no z PiS-em to się nie da. Nie da się, ponieważ PSL już raz tam z PiS-em rozmawiał i skończyło się przejęciem 4 europosłów PSL-u i dlatego się nie da. I mamy taką ciekawą sytuację, że największa partia polityczna w Polsce, która teoretycznie wygrała wybory, ma zerową możliwość koalicyjną, ponieważ prowadzi swoją politykę od lat, a w tych wyborach jeszcze to zaostrzyła, że albo PiS, albo reszta świata. No i jak reszta świata wygrała, no to nagle się okazuje, że teoretycznie zwycięska partia polityczna ma zerową zdolność do zawierania koalicji. Dlaczego w takiej sytuacji PiS przegrał? Jarosław Kaczyński był przekonany, że ta taktyka, tak jak i w poprzednich wyborach, zapewni mu większość. Radykalna polaryzacja społeczna zapewni mu większość. Tak się jednak nie stało i trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego tym razem tak się nie stało. Ja sobie tutaj wypisałem tych powodów, błędów kampanii prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość trzy podstawowe. Po pierwsze, cała kampania Prawa i Sprawiedliwości odwoływała się wyłącznie do tak zwanego żelaznego elektoratu tej partii. Chodziło o to, aby ten żelazny elektorat został tak zmotywowany, przede wszystkim przez wzbudzanie antypatii i wrogości w stosunku do innych partii, aby poszedł do ostatniego człowieka, aby wyborcy PiS-u pojechali, poszli, zostali doniesieni na noszach, jak będzie trzeba, dojechali na wózkach inwalidzkich, umierającą ręką, żeby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Taka była cała ta kampania. Stąd też, ponieważ ludzi najbardziej dyscyplinuje nie program pozytywny, ale negacja, wrogość, wywoływanie wrogości do kogoś, w strategii Prawa i Sprawiedliwości za cel obrali Donalda Tuska jako archetyp wroga, wzorcowego wroga, który
zagraża Polsce, polskości, katolicyzmowi czy cokolwiek jeszcze innego. I dlatego cała kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości obracała się wokół Donalda Tuska. Ja nie mam telewizora, więc nie oglądam tego na co dzień, ale obejrzałem sobie debatę przedwyborczą w TVP z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Ja powiem tak, zachowywał się dla mnie, dla osoby, która nie ogląda na co dzień telewizji w ogóle, a telewizji kierowanej przez Prawo i Sprawiedliwość w szczególności, zachowywał się skandalicznie. Był niegrzeczny, arogancki, szukał zwady, konfliktu i cały czas jakby no, dyskutował tylko i wyłącznie z Donaldem Tuskiem, cały czas prezentując wobec niego wrogość. To było nastawione jako sygnał dla żelaznego elektoratu PiS, że oto jest wróg, pójdźcie za mną, a ja was poprowadzę na tego wroga. I można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński swój cel osiągnął. Elektorat PiSu zdyscyplinowanie w szeregach poszedł głosować na Zjednoczoną Prawicę. Problem tylko polega na tym, że kiedy mobilizuje się poprzez wzniecanie antypatii, żeby nie powiedzieć nienawiści, w ten sposób dyscyplinuje się własny elektorat, aby poszedł do ostatniego człowieka, to jeśli się przesadzi, to następuje drugi proces obok tego, który nie jest procesem zamierzonym. A mianowicie proces taki, iż elektorat strony przeciwnej również zaczyna się elektryzować i zaczyna również się dyscyplinować i dlatego idzie. O zwycięstwie opozycji zadecydowała frekwencja wzbudzona przez negatywną kampanię Prawa i Sprawiedliwości. I ludzie, którzy normalnie na żadne wybory nie chodzą, uważają, że wszyscy politycy są tacy sami, wszyscy myślą o swoim, nikt nie myśli o dobru Polski i tak dalej, zobaczywszy, że tak powiem, tą kampanię, po prostu zostali wyrwani ze swoich łóżek, foteli i tak dalej, pójść i powiedzieć temu nie. I paradoksalnie Jarosław Kaczyński, utwierdzając swój elektorat, wzbudził bardzo wysoką frekwencję, która poszła, zagłosowała nie tyle na tego Donalda Tuska, nie tyle na tego Hołownię. Oni zagłosowali przede wszystkim przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, Mateuszowi Morawieckiemu i stylu rządzenia i prowadzenia kampanii wyborczej i w ogóle wszystkich kampanii politycznych przez Prawo i Sprawiedliwość. Błąd drugi PiSu. Eksponowanie w kampanii Mateusza Morawieckiego, włącznie z posłaniem go do dyskusji w TVP, w tej dyskusji przedwyborczej, gdzie miał się zmierzyć z Donaldem Tuskiem. No, generalnie ja powiem tak, odnoszę wrażenie, że Jarosław Kaczyński uwierzył Mateuszowi Morawieckiemu, że jest niezwykle popularnym politykiem, w którym Polacy widzą zbawiciela ojczyzny. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście tak patrzy na Mateusza Morawieckiego, ale ci, którzy nie wierzą ślepo w PiS, to generalnie panuje pogląd. Ja nie mówię, czy to jest prawda, czy nie, ale generalnie panuje takie powszechne odczucie, że mamy do czynienia z politycznym demagogiem i oszustem, który patrząc w oczy będzie, jak to się ładnie mówi, mijał się z prawdą. Nie jest przypadkiem, iż Mateusz Morawiecki w tak zwanych internetach, czyli w mediach społecznościowych, ma ksywkę Pinokio. Pełno chodzi tych różnych tam memów, prawda, gdzie ma taki nos, wydłużają mu się te nosy i tak dalej. To nie są memy bardzo często tworzone przez jakichś tam radykalnych zwolenników Tuska i Platformy. Jest to dosyć powszechne odczucie społeczne, również tych osób, które jakoś tam specjalnie politycznie nie są zaangażowane. No i wystawianie polityka, który się cieszy taką opinią, jako pierwszego takiego, można powiedzieć, frontmana w kampanii wyborczej, wysyłanie go do studia na debaty, jest po prostu błędem. To jest ciekawe, ponieważ Jarosław Kaczyński sam się nauczył przez wiele lat, czy też PR-owcy mu podpowiedzieli, że ma taki wygląd, jaki ma,
ma taki sposób bycia, jaki ma, taki sposób odzywania się, jaki ma, że lepiej będzie dla niego i dla jego partii politycznej, jak się go nie będzie posyłało do mediów, bo źle w nich wypada. Jarosław Kaczyński dał się przekonać PR-owcom i dlatego stara się do mediów nie chodzić za dużo. A szczególnie właśnie w czasie kampanii wyborczej jest starannie skrywany. Tymczasem Mateusz Morawiecki chyba uwierzył w to, że jest niezwykle popularnym politykiem i przekonał o tym Jarosława Kaczyńskiego, że tak jest i dlatego został wysłany do tej debaty, podczas kiedy w rzeczywistości jest w elektoracie, nazwijmy to specjalnie politykom niezainteresowanym, odbierany bardzo, ale to bardzo krytycznie. Stąd no, zrobienie z niego centralnej postaci tych wyborów było po prostu radykalnym błędem PR-owskim, jak myślę, spowodowanym, co tu dużo mówić, pychą polityka, który wszędzie jest w świetle kamer, który jak gdzieś tam przyjeżdża do miasteczka, to się 2000 ludzi zbiera na sali, żeby go zobaczyć. I takiemu politykowi się wydaje, że jest niezwykle popularny. No właśnie nie, jest niezwykle kontrowersyjny i jego, bym powiedział, elektorat negatywny okazał się być większy od elektoratu pozytywnego. Także wystawienie Morawieckiego jako frontmana w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości to był bardzo, ale to bardzo złe posunięcie. Wreszcie, ostatni element, który zadecydował o porażce PiS-u, to było coś, co miało PiS-owi przynieść sukces. Referendum i cztery pytania. Sam pomysł, żeby zorganizować referendum przy okazji wyborów, nie jest pomysłem złym, dlatego że w Polsce referendum, żeby było ważne, musi mieć frekwencję 50%. Dlatego kłopot jest z tymi frekwencjami, dlatego też jakby no jest pokusa, żeby organizować referenda razem z wyborami. Problem polega na tym, że PR-owcy PiS-u, bo to nie politycy, to PR-owcy PiS-u najprawdopodobniej wymyślali te pytania, zrobili pytania, które były tak tendencyjne, że po prostu jakby no, z góry było wiadomo, co trzeba na nie odpowiedzieć, bo się inaczej nie dało na nie odpowiedzieć. To jest to coś, co redaktor Łukasz Warzecha, jak przeczytał te pytania, napisał u siebie na Twitterze, że tak naprawdę zamiast tych czterech pytań to należałoby zadać jedno. Czy jesteś za upoważnieniem Donalda Tuska do oddania Niemcom prastarych ziem piastowskich? I że to byłoby jakby no, pytanie, które chciał Jarosław Kaczyński zadać. Referendum było przesadzone, właśnie jeśli chodzi o manipulacyjny charakter pytań. Ludzie odebrali to referendum jako manipulację i to jeszcze bardziej ich zirytowało. Referendum się nie udało. Frekwencja w referendum była ciut tylko większa niż liczba głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. W tych pytaniach referendalnych tam po 97% ludzi odpowiedziało tak, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość. 3% odpowiedziało na nie. I nie jest przypadkiem, że frekwencja w tym referendum o 3% była wyższa niż liczba głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu generalnie ludzie to referendum zbojkotowali, bo było zbyt manipulacyjne, zbyt prostackie. Co więcej, zirytowali się, wzburzyli i chcieli przeciwko temu zaprotestować. Więc co zrobili? Poszli i zagłosowali na Hołownię i Tuska. Bo mieli dosyć traktowania ich po prostu jako no, ciemnej masy, której się podstawia no, referendum z tak oczywisty sposób sformułowanymi pytaniami, że nie ma na nie jak odpowiedzieć inaczej niż tak, jak chce władza. Innymi słowy, Prawo i Sprawiedliwości udało się zmobilizować do ostatniego człowieka swój elektorat. Tak, tylko że zrobiono to w taki sposób, że przy okazji wzbudzono nieruchawy elektorat Koalicji Obywatelskiej, którego normalnie połowa ta ludzi to w ogóle by machnęła ręką i nie poszła, bo by im się nie chciało, ale po prostu ludzie byli tak zirytowani, że poszli i dlatego wyniki wyborów w sposób radykalny zaczęły się różnić od wyników przewidywanych w przedwyborczych sondażach. Również w tak zwanych wewnętrznych sondażach, które różne partie polityczne robią, prawdopodobnie Jarosław Kaczyński na pewno też takimi dysponował i był przekonany, że wygra. Ale nie przewidziano, że pójdzie te 12-15% ludzi na wybory więcej niż normalnie chodzi. I oni poszli zagłosować przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Druga partia, Koalicja Obywatelska.
Jakby miał ocenić kampanię wyborczą Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, określiłbym ją jako słabą. To znaczy, miała pewne elementy udane, jak ten pierwszy marsz. Drugi to tam już trudno powiedzieć, czy był udany, czy nie. Ale w każdym razie nie miała jakiegoś wyrazistego przesłania, jakiejś idei, niczego. Tak naprawdę całe przesłanie Donalda Tuska to było: mamy dosyć PiSu, jak nie chcecie dalej PiSu, to głosujcie na mnie. To było całe przesłanie Donalda Tuska. Powiedzmy sobie szczerze, nie było to hasło jakieś ideowo-programowe, specjalnie intelektualnie wyrafinowane. No nie było kompletnie, tam nie było jakiegoś pomysłu. Hasła programowe? No ja powiem tak, hasła programowe to KO to miało dla prawników, bo to środowisko bardzo nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, dla mniejszości seksualnych miało postulat programowy, a tak dla przeciętnego Kowalskiego, dla mnie na przykład, właściwie KO nic nie miała do zaoferowania poza hasłem nie chcemy więcej rządów Jarosława Kaczyńskiego. Cóż się więc stało? To nie Donald Tusk wyprowadził tych ludzi do lokali wyborczych. Tych ludzi do lokali wyborczych wyprowadzili spin doktorzy, PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. To oni przeprowadzili kampanię mobilizacji elektoratu Koalicji Obywatelskiej, której sama Koalicja Obywatelska tej mobilizacji w życiu by nie osiągnęła. Po prostu przesadzili, przeholowali i udało się im zmobilizować nadmiar przeciwników do tego, aby poszli na wybory i zagłosowali na KO nie ze względu na propozycję programową, tylko dlatego, że ponieważ cała kampania PiSu była przeciwko Tusk, 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 no to w takiej sytuacji poszli na złość i zagłosowali na Tuska. Generalnie jest to, bym powiedział, elektorat, który marzy o tej przysłowiowej już ciepłej wodzie w kranie, któremu się normalnie nic nie chce, który nie chodzi, ale został wzburzony, zirytowany, wstał, ubrał się, założył buty i po prostu poszedł. Zwróćmy uwagę, że tego elektoratu liberalnego, jeśli się weźmie pod uwagę wzrost wyników Platformy, a teraz KO z 27,4 do 37, czyli 3%, plus Hołownia z jakieś 7-8%, a wcześniej go nie było, ale to jest podobny typ elektoratu, to trzeba przyznać, że elektorat liberalny w Polsce, taki liberalno-postmodernistyczny, tak bym go określił, wzrósł mniej więcej o 10-11%. Jak sobie Państwo teraz porównacie frekwencję wyborczą z tych wyborów i z poprzednich, która tam bodajże się różni o 12%, to z tego wniosek, że z tych 12% 11% zagłosowało na liberałów. To jest ten elektorat, który udało się błędom Jarosława Kaczyńskiego przymusić do tego, żeby założył buty i poszedł na wybory. Trzecia droga. Trzecia droga to była partia, o której wielu się zastanawiało, czy ma prawo przekroczyć próg wyborczy. Ja zresztą też nie ukrywałem tego, że się zastanawiałem, dlatego że składa się ona z dwóch partii zupełnie do siebie nieprzystających. To znaczy PSL-u, na który tą partię, wbrew temu, co mówi jej nazwa i co mówią jej liderzy, nie głosują żadni chłopi i rolnicy, czy prawie żadni. Jest to partia małomiasteczkowej inteligencji, małomiasteczkowej nomenklatury, różnych tam pracowników urzędów powiatowych, agencji rolnych i tak dalej, nauczycieli i tak dalej. Także jest to taka bym powiedział, no, nazwijmy to inteligencja z mniejszych miejscowości, czy w ogóle pracownicy administracyjno-biurowi z mniejszych miejscowości głównie. Plus do tego mamy elektorat Polski 2050 Hołowni, który składa się głównie chyba z takiego elektoratu tiktokowego, młodzieżowego, z tych przysłowiowych Julek i Oskarków. Jak to mawia mój kolega, To są te Julki i Oskarki, które biegają po Warszawie, prawda, po galeriach i jedzą wege burgerka za 50 zł.
Ja osobiście powiem szczerze, że praktycznie nie znam i nie stykam się z elektoratem Polski 2050. Może to zabrzmi trochę żartobliwie i trochę złośliwie. No zabrzmi. Znam jedną osobę, która sympatyzuje z ruchem Hołowni. Jest to pewna znana mi stara panna, która rozczula się nad tym, jak to Hołownia jest taki czuły, sympatyczny, kochany i płacze nad konstytucją. I teraz powiem szczerze, mój jedyny kontakt z elektoratem Polski 2050 to jest prawdopodobnie elektorat, którego ja nie spotykam. To jest elektorat no właśnie taki no, galeriańsko-młodzieżowy z wielkich miast, który siedzi na TikTokach, smartfonach, prawda, i który głosuje na to, co jest fajne. Fajne. Dlatego wydawało się, że ciężko będzie znaleźć jakiś przekaz dla tych dwóch różnych grup elektoratu. I zresztą to wielu socjologów polityki mówiło, sami liderzy trzeciej drogi obawiali się tego, że te dwa elektoraty nie zepną się w jeden, dlatego że te dwa elektoraty no, to są dwa zupełnie różne języki, którego oczekują i ciężko będzie znaleźć wspólny program. I paradoksalnie PR-owcy ostatecznie znaleźli pomysł. A mianowicie wykorzystali ten radykalny klincz pomiędzy PiS-em i PO, rzucając hasło tam różnych symetryzmów, prawda, i tak dalej, czyli ugrupowania, które się nie chce brać udziału w tej no, wojnie polsko-polskiej pomiędzy dwoma skłóconymi obozami, skłóconymi, powiedzmy sobie szczerze, głównie personalnie. Było to genialne zagranie PR-owskie, dlatego że jak sobie spojrzymy na cele polityczne tej partii, czy właściwie tej koalicji o nazwie Trzecia Droga, to szybko zobaczymy, że tak naprawdę jest to taki bardziej chadecko-ludowy koalicjant Koalicji Obywatelskiej. To jest chadecko-ludowy, taki, ale taki bardzo lewicowo-postmodernistyczny koalicjant Donalda Tuska. I geniusze tej PR-owcy, tej formacji, geniusz ten polegał na tym, że wmówili ludziom, że to nie jest formacja gdzieś tam będąca swego rodzaju lennem Donalda Tuska, tylko formacja niezależna. Formacja, na którą trzeba głosować przeciwko jakby tym dwóm zwaśnionym obozom. Aczkolwiek ta formacja tak naprawdę w tym konflikcie zdecydowanie opowiada się za jednym z nich. Także jest to rzeczywiście, bym powiedział, genialny majstersztyk PR-owski. Przy czym pamiętajcie Państwo, że to się mogło nie udać. To było niezwykle ryzykowne posunięcie. Jeszcze chyba na tydzień przed wyborami pojawiały się sondaże, w których Trzecia Droga nie przechodziła 8%. Progu wysokiego, bo dla koalicji, nie dla poszczególnych partii. I gdyby się zdarzyło, że Trzecia Droga osiągnęłaby wynik 7,9%, no to przy tych wynikach pozostałych partii, jakby się to rozdzieliło, no to wtedy Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej miałoby dzisiaj 231 mandatów. To było, bym powiedział, chodzenie no, w pobandzie i zagrywka wabank, że coś takiego się po prostu uda. I PR-owcom tych partii udało się przekonać swoich wyborców, że stanowią oni jakąś trzecią jakość na polskiej scenie politycznej, a powiedzmy sobie szczerze, nie stanowią. Kluczem do zwycięstwa Trzeciej Drogi była przede wszystkim jedna rzecz, która w moim przekonaniu uciekła komentatorom przed wyborami. A mianowicie kluczem do tego było zwycięstwo Szymona Hołowni nad Sławomirem Mentzenem w walce o pozyskanie elektoratu, jak go nazywam, tiktokowego. Czyli młodzieżowego z wielkich miast, jedzącego te wege burgerki, prawda, po 50 zł. To zwycięstwo o ten elektorat spowodowało, że Trzecia Droga przekroczyła próg, osiągnęła niezły wynik i to spowodowało zagładę planów wyborczych Konfederacji, a ostatecznie również zagładę jakiejkolwiek
możliwości manewru i ruchu politycznego Kaczyńskiego, który nie ma w tej chwili z kim wejść w koalicję. Zresztą zrozumiał to jako pierwszy, bo powiedział to głośno po stronie pisowskiej, minister Czarnek, który stwierdził, że niepokazywanie Konfederacji w TVP, atakowanie Konfederacji było błędem. Należało pokazywać, że to jest normalna partia, fajna, wtedy część tego tiktokowego elektoratu by zagłosował na nią, wtedy miałaby więcej posłów, trzecia droga miałaby ich mniej, no i wtedy można by rozpocząć jakieś rozważania koalicyjne, a tak to to nie ma z kim. Lewica. Lewica jest partią, o której można powiedzieć, że przegrała i wygrała te wybory. Zacznijmy, dlaczego przegrała. Ma zaledwie 26 posłów, a w poprzednich wyborach w 2019 tych posłów miała aż 49. Czyli straciła 23 posłów, prawie połowę klubu, mimo że wynik wyborczy tylko o 2% spadł, z 10,65 do 8,61, ale ordynacja wyborcza sprzyja partiom, które przekraczają mniej więcej 9%. Jak się tych 9% nie przekracza, no to, to wtedy dostaje się mniej mandatów realnych w stosunku do wyniku. Dlaczego Lewica w takiej sytuacji poniosła taką porażkę? Poniosła taką porażkę z tego powodu, że ma stabilny, dosyć zdyscyplinowany elektorat, który nie rozrasta się. To znaczy, na elektorat ten składają się radykalne feministki, przedstawiciele różnego rodzaju mniejszości, tam LGBT-ów różnych i tak dalej, i swojego rodzaju, nazwijmy to tak umownie, patologiczni antyklerykałowi. I to jest elektorat, który w liczbach bezwzględnych głów ma stałą liczbę. I jeżeli mamy wyższą frekwencję, to lewicy po prostu nie przybywa. I to spowodowało, że lewica poniosła porażkę, jeśli chodzi o wybory. Ale to jest porażka, jeśli chodzi o wybory, liczba mandatów, ale prawdopodobnie odniesie korzyść, ponieważ będzie w koalicji rządzącej. Czyli tych 23 posłów, których ubyło, Lewica sobie zrównoważy przy pomocy ministrów, sekretarzy, podsekretarzy stanu, dyrektorów departamentu, szefów agencji, spółkach Skarbu Państwa w ich zarządach itd., itd. Dlatego dla tysięcy osób związanych z Lewicą, mimo straty 23 mandatów, znajdą się nowe i atrakcyjne miejsca pracy. Aczkolwiek, tutaj warto zwrócić uwagę, Lewica w rzeczywistości jest prawdopodobnie, a przynajmniej potencjalnie może być jeszcze słabsza. Dlaczego? Dlatego, że ma w tej chwili 26 posłów, z których 7 to są członkowie partii Razem. A więc ta frakcja Lewicy, którą ja osobiście postrzegam jako skrajną, i to nie tylko światopoglądowo, ale również społecznie, ekonomicznie i gospodarczo. Jest to lewica, z którą ja się nie zgadzam, ale która jest lewicą ideową. I to nawet bym powiedział ideologicznie sfanatyzowaną. Czy będą to ludzie, którzy wytrzymają w koalicji z takimi postmodernistycznymi liberałami w rodzaju Donalda Tuska? Wątpię, dlatego że tam nie będzie w realizacji jakiegoś radykalnego programu socjalnego. Ja w związku z czym nie wykluczam tego, że tych 7 posłów partii Razem w czasie kadencji odpadnie od lewicy, stworzy własne koło i będzie popierało rząd tylko w różnego rodzaju kwestiach polityczno-światopoglądowych, ale nie przy realizacji jakichkolwiek inicjatyw ustawodawczych o charakterze ekonomicznym. Oczywiście to nie zmieni ogólnego udziału partyjnego w Sejmie, dlatego że w tej chwili za Tuskiem będzie prawdopodobnie 248 posłów. Nawet jeżeli sobie odejmiemy tych 7 niepewnych posłów partii Razem, to Donald Tusk będzie miał dalej 241 mandatów, czyli spokojną większość. Ale
jeżeli by się okazało, że partia Razem odpadnie od lewicy, co uważam za dosyć prawdopodobne, no to wtedy lewica będzie miała już tylko 19 posłów, no i może się pojawić pytanie, no panowie, no ale macie za dużo tych ministerstw w stosunku do tych posłów, więc to jest w moim przekonaniu element, który może być w tej koalicji zarzewiem problemu, to znaczy lewica, która teoretycznie ma 26, a w praktyce 19 posłów popierających rząd. No i wreszcie mamy Konfederację. Konfederacja, jak wiemy, wprowadziła do Sejmu 17 posłów oraz Przemysława Wiplera. Nie używam pojęcia 18, ponieważ prywatnie nie wierzę w to, żeby Przemysław Wipler dochował wierności zawsze i wszędzie barwom konfederacyjnym. No ale powiedzmy, że jest ich w tej chwili 18. Jest to oczywiście wynik nieco lepszy niż 11 z poprzedniej kadencji. W procentach też jest ciut lepiej, 7,16 do 6,81%. Czy w takiej sytuacji jest to wynik dla Konfederacji dobry? Ja powiem tak, w liczbach bezwzględnych, i to już słyszę od liderów Konfederacji, można powiedzieć, wygraliśmy sukces. Mieliśmy 11 posłów, teraz mamy 18, czyli no to jest wzrost o wzrost gdzieś tak o 60%. No, ale biorąc pod uwagę, że Konfederacja jeszcze 2-3 miesiące temu miała po 15%, chciała wywracać stoliki, chciała być języczkiem uwagi pomiędzy PiS-em i KO, no to wynik, mówiąc brutalnie, jest kiepski. Konfederacja nie zrealizowała założonych celów politycznych poza trwaniem. Jest to porażka z pewnością Konfederacji. Dlaczego tak się stało? Powodów sobie wypisałem 4. Po pierwsze, Konfederacja powstała jako pospolite ludowe ruszenie przeciwko, znajdźmy odpowiednie słowo, wakcynacji, z francuskiego vaccination, angielskiego vaccination, czy też łacińskiego vaccination, i przeciwko nakazom noszenia przez wolnych obywateli namordników tak zwanych. Powstała przeciwko WHO, przeciwko globalizacji, przeciwko wszechwładzy wielkich koncernów, przeciwko poddaniu Polski tym wielkim koncernom, czyli wprost mówiąc, powiedzmy, powstała przeciwko systemowi. I elektorat Konfederacji tradycyjny i dotychczasowy, ten, który przetrwał najcięższe czasy walki o zmuszenie nas do namordnikowania się i wakcynacji, ten elektorat, najbardziej wypróbowany, ideowy i oddany, gdzieś tak na 3 miesiące przed wyborami usłyszał, może tak wprost tego nie sformułowano, ale taka była istota, że jesteście nam zbędni. Bo my teraz jesteśmy fajną, centrową partią, która zabiega o TikTokowy, młodzieżowy elektorat i ulek i oskarków. I my teraz, prawda, pijemy piwo, tańczymy na TikToku, prawda, poglądów tam specjalnie żadnych nie mamy i tak dalej. No, pomysł, że w ciągu 3 miesięcy partia polityczna, dotychczas antysystemowa, może zmienić swój cel, target polityczny w postaci zupełnie nowego elektoratu, był pomysłem kompletnie szalonym. W ten sposób można sprzedawać mydło. Ja kupuję mydło i się myłem przez 5 lat takim mydełkiem i nagle ktoś mi mówi, a słuchaj, tu jest fajniejsze mydełko w tej samej cenie, prawda, ładniej pachnie i ma ładniejszy kolor. No to jestem w stanie się spróbować i przekonać. Ale w polityce, proszę Państwa, to tak nie działa. To jest dla elektoratu Konfederacji, to powiedział elektorat, który traktował tą partię w kategoriach długofalowego wyboru politycznego i który się został odrzucony, zawiódł się na Konfederacji, na jej liderach, na sztabie wyborczym, który powiedział, nie, wy to jesteście szury, płaskoziemcy i tak dalej, my teraz fajni jesteśmy, TikTokowi jesteśmy. No i cały pomysł opierał się na jednym racjonalnej przesłance tylko.
a mianowicie, że elektorat foliarsko-szurowy jest zdecydowanie mniejszy liczebnie niż elektorat tiktokowo-fajno-młodzieżowy. I dlatego można się pozbyć jednego elektoratu, który tam liczy parę procent i sobie przyjąć nowy, który będzie liczył dwa razy więcej i będziemy sobie walczyli nie o 7, a o 15%. Skutek tego był taki, jaki jest i ten plan nie miał prawa się udać. Dlaczego? Dlatego, że elektorat tiktokowy zaczął popierać w pewnym momencie Konfederację pijącą piwo i tak dalej, dlatego, że była fajna. Nic o niej nie wiedział, bo się nie interesuje polityką, ale była fajna, ponieważ żaden inny polityk nie chodził pić piwa z wyborcami. No bo wtedy wcześniej to normalnie uważano, to pijak, prawda, chodzi pić piwo z wyborcami. On jest fajny. Mają fajne na TikTokach, na Facebookach, na Twitterach, prawda. Są wyluzowani, młodzieżowi i tak dalej. I prawda, i tych wszystkich starych dziadów z Sejmu chcą pogonić. No, w ten sposób taki był przekaz. Problem polega na tym, że fajność jest pozorna. Dlaczego? Dlatego, że jeśli się odwołujemy z wizerunkiem fajności do ludzi nieinteresujących się polityką i których interesują tylko powierzchowne obrazy, to taki wizerunek fajności, aby go zachować, trzeba posiadać kontrolę nad mediami. A media szybko się zorientowały i politycy innych partii, o co w tym chodzi w tym projekcie, dlatego zaczęły pokazywać, że to nie jest fajna partia. Zaczął być pokazywany Janusz Korwin-Mikke, jak coś tam mówi o 15-latkach i o zakazie praw wyborczych dla kobiet. Został pan Wawer pokazywany, jak tam mówił o zakazie aborcji, włącznie z ciążą w wyniku gwałtu. To nie jest fajne. Zaczął być pokazywany Grzegorz Braun jako nacjonalista, który tam niszczy, prawda, jakiś mikrofon. Nie jest fajny. Zaczął być pokazywany Dobromir Sośnierz, jak opowiada coś tam o zgodzie na jedzenie psów. To nie jest fajne. I wystarczyło przeprowadzić taką kampanię w stosunku do fajnego elektoratu, który nic z polityki nie rozumie, i elektorat stwierdził, że nie, to nie jest fajna partia. Pojawiła się wizja, że to jest obciach i koniec. I elektorat ten z dnia na dzień, no powiedzmy w dwa tygodnie, góra miesiąc, przefrunął z Konfederacji do Trzeciej Drogi, bo tamci są fajni, tak, i tamci byli fajni. Dlatego też antysystem równocześnie, elektorat antysystemowy tradycyjny poczuł się, nie wiem, czy słowo oszukany jest dobry, poczuł się po prostu odrzucony, wyśmiany, nie potraktowany poważnie i po prostu został w domu w znacznej części. A jeśli już poszedł zagłosować, to głównie zagłosował na posłów korony Grzegorza Brauna. Takie proste pytanie do liderów Konfederacji. Gdzie hasła walki z namordnikami? Gdzie hasła walki z wakcynacją? Gdzie hasła walki z ukrainizacją, które podnosiła partia? Zwróćcie Państwo uwagę, to jest ciekawa rzecz. Konfederacja wyliczyła, że rząd Mateusza Morawieckiego z budżetu państwa wydał na Ukrainę, pomoc Ukrainie, 101 miliardów złotych. Z pieniędzy nas wszystkich, podatników. I następnie, kiedy się okazało, że przed samymi wyborami doszło do scysji z Ukrainą i Ukraina przestała nas kochać i nagle zaczęła popierać Niemcy i zaczęła się pozycjonować jako nas największy wróg, to Konfederacja, zamiast uderzyć w hasła końca miłości z Ukrainą i jakby no, rozliczenia tych, którzy te 101 miliardów złotych wyrzucili w błoto, Konfederacja przemilczała. I kto w czasie kampanii wyborczej był największym herosem walki o suwerenność Polski, o godność Polski przeciwko Żeleńskiemu i Ukrainie? Prawo i Sprawiedliwość, które wydało 101 miliardów złotych podatników. I Konfederacja całkowicie schowała te hasła. Sztab wyborczy Konfederacji schował Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun dał się schować. Niektórzy mu to zarzucają. Ja jako politolog powiem, że słusznie zrobił, że dał się schować. Dlatego, że w momencie, w którym Konfederacja jako całość prowadziłaby kampanię do TikTokerów,
tak do fajnych TikTokerów. I Grzegorz Braun by wyszedł z niefajnym postulatem, jakimś tam deukrainizacyjnym czy coś, no to byłyby w tym momencie dwie sprzeczne narracje Konfederacji i to by się zakończyło klęską. Więc Grzegorz Braun postanowił, ok, wy se zróbcie wybory tak, jak żeście zadecydowali, ja się chowam do szafy, tak jak żeście mnie w niej zamknęli i zobaczymy, co będzie po wyborach z tym. No i mamy to, co mamy. W tej chwili liderzy Konfederacji, na przykład Anna Bryłka, mówi, że Konfederację zmiotła polaryzacja pomiędzy PiS-em i KO i wysoka frekwencja. Nieprawda. Trzecia droga też miała ten sam problem. Też w tej polaryzacji nie występowała i nie została zmieciona. To elektorat Konfederacji został, bym powiedział, pozbawiony dyscypliny wyborczej, ponieważ zniechęcił się do liderów, którzy zawiedli. Poczuł się oszukany, a wprost bym powiedział odrzucony i stąd taka jego postawa. Oczywiście są również, bym powiedział, obiektywne fakty, które spowodowały porażkę Konfederacji. Tutaj no, z pewnością pojawienie się po prawej stronie konkurencji w postaci PJJ-u, Polski jest jednej, miało swoje znaczenie. Ja nie wiem, czy to rzeczywiście, jak są niektórzy, to była dywersja zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego czy Ruch Oddolny. Nie wiem, nie wypowiem się, ale w każdym razie oczywiście są to z tych tam 1 chyba 7% PJJ-u, pewnie z procent 1 to jest elektorat, który normalnie zagłosowałby na Konfederację, szczególnie Grzegorza Brauna. No ale przecież to był elektorat katolicki, nie będzie głosował na TikTok, na partię TikTokerów, prawda? Generalnie przy omawiając wyniki Konfederacji zwracam uwagę na to, że przy ogólnie kiepskim wyniku 18 mandatów bardzo dobrze wypadła korona Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun w poprzedniej parlamencie, korona Grzegorza Brauna miała jednego posła, Brauna samego, teraz będzie miała czterech. Czyli o ile Konfederacja zwiększyła tam powiedzmy o 60% liczbę posłów, Grzegorz Braun zwiększył o 400% liczbę posłów korony. Co więcej, posiada również, zwróćmy na to uwagę, pakiet kontrolny. Dlaczego? Dlatego, że Konfederacja będzie miała 18 posłów. Grzegorz Braun w tym czterech. Jeżeli Grzegorz Braun zdecydowałby się z tymi czterema posłami odejść z Konfederacji, a być może, że jeszcze tutaj pan poseł Płaczek by się do niego dołączył, ale to nawet bez tego Konfederacji zostawałoby 14 posłów, czyli przestałaby być klubem parlamentarnym, będąc zdegradowaną do koła. Czyli można powiedzieć, pakiet kontrolny należy tutaj do Grzegorza Brauna. Ale w moim przekonaniu tutaj trzeba potraktować w ogóle sprawę szerzej, ponieważ Konfederacja wymaga znaczących zmian. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. 18 mandatów na 41 okręgów dla Konfy. Nowa Nadzieja. 7 mandatów na 20 jedynek. Czyli wybieralność jedynki 0,35. 7 na 20, czyli tam mniej więcej co trzecia jedynka Nowej Nadziei weszła. Ruch Narodowy. 5 posłów na 15 jedynek, czyli 0,33. Współczynnik mamy. Z tych 5 posłów Ruchu Narodowego to dwoje to rodzina Bosaków. No ale to nieważne. Korona. 4 posłów na 6 jedynek, czyli wskaźnik 0,67, dwa razy wyższy niż w przypadku Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego. Innymi słowy, widzimy, iż kandydaci braunistyczni, kandydaci korony, mieli dwukrotnie wyższą wybieralność niż kandydaci Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego. Co to oznacza? A mianowicie oznacza to, że wyborcy Konfederacji nogami zagłosowali za Koroną i Grzegorzem Braunem. Dlatego, że w tych okręgach, gdzie na jedynkach byli brauniści, tam elektorat Konfederacji, ten tradycyjny, antysystemowy, mimo swojego obrzydzenia z całej kampanii konfederackiej, tej tiktokeryzacji, czy jak ja to nazywam, wiplerizacji Konfederacji, poszedł, zagłosował. A więc to oznacza, że tam, gdzie na jedynkach byli ludzie Grzegorza Brauna,
tam tradycyjny elektorat Konfederacji poszedł na wybory. I to jest przesłanka, z której należy wyprowadzić wnioski. Po pierwsze, należy dokonać wymiany liderów odpowiedzialnych za tiktokerską kampanię Konfederacji. Sławka Mencena, którego osobiście bardzo cenię, znam, ale który jako lider niestety się nie sprawdził. Krzysztofa Bosaka, no i przede wszystkim uważanego za szarą eminencję tej kampanii wyborczej i w ogóle pomysłu na Konfederację Przemysława Wiplera. Problem w tym, że panowie odpowiedzialni za porażkę sami sobie przed wyborami przyznali największe okręgi, więc tam, gdzie było najłatwiej wejść, powchodzili, są dzisiaj posłami i to im zapewnia silną pozycję i będzie no jakby problem ze zmianami kadrowymi w partii. Po drugie, zdecydowanej zmiany, i widać to na tej podstawie, wymaga parytet. To znaczy parytet, który do tej pory wynosił, jeśli chodzi o jedynki w okręgach wyborczych, 20 jedynek dla Nowej Nadziei, 15 dla Ruchu Narodowego i 6 dla Korony. Widzimy po wyborach, że ponieważ Korona posiada zdecydowanie większą wybieralność niż pozostali partnerzy, to że ten stosunek 20-15-6 kompletnie nie odpowiada rzeczywistości społecznej i Korona musi być kosztem jednego czy obydwu sojuszników dociągnięta przynajmniej do parytetu równego i powinna mieć minimum z 1/3 tych jedynek, czyli 13-14, ponieważ Korona w tej chwili stała się siłą ciągnącą Konfederację do przodu. I teraz ostatnia uwaga dotycząca wyborów i wyników Konfederacji. Zwraca uwagę fakt, iż do Sejmu nie dostał się Janusz Korwin-Mikke. I pojawia się pytanie, dlaczego? Ja osobiście uważam, że to nie wynika z jego różnych tam dziwnych wypowiedzi. Ja powiem tak, Janusz Korwin-Mikke już tyle lat różne ma dziwne wypowiedzi, kontrowersyjne, że jak to powiedział jeden z moich znajomych, wywalczył sobie to, że jemu wolno powiedzieć więcej, ponieważ nie budzi już jakichś takich do jego wypowiedzi takich radykalnych kontrowersji, mimo że wypowiedzi są radykalne. Myślę, że fakt, iż Janusz Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu i przegrał z Kariną Bosak, wynika przede wszystkim z dwóch powodów. Problemu, że tak powiem, miejscowego, to znaczy ja osobiście uważam, że dla Nowej Nadziei Obwarzanek podwarszawski to jest bardzo zły okręg, to jest bardzo taki katolicko-konserwatywny okręg, więc tam pani Karina Bosak miała zdecydowanie większe szanse. Po drugie, Nowa Nadzieja wystawiła w tym okręgu, prawdopodobnie spodziewając się, że tam będą dwa mandaty do wzięcia, dwa silne nazwiska, Janusza Korwina-Mikkego i mecenasa Jacka Wilka. I te głosy nowonadziejowców się podzieliły między tych dwóch kandydatów i weszła ostatecznie pani Karina Bosak, której z całego serca gratuluję, bo też ją osobiście znam. I w takiej sytuacji ja bym uważał, że to jest powód pierwszy taktyczny nie wejścia Janusza Korwina-Mikkego do Sejmu. Drugi powód, to jest powód, bym powiedział, związany z samą osobą prezesa, ale nie z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami. Kiedy były prawybory na kandydata na prezydenta Konfederacji i moja żona w tych prawyborach kandydowała i ją tam woziłem jako kierowca po całej Polsce, zwróciło moją uwagę sposób, w jaki członkowie, nie sympatycy, członkowie ówczesnej partii korwinistycznej, jeszcze zanim Nowa Nadzieja była, mówili o panu Januszu. Prezes dziadek, tak go pieszczotliwie nazywali. Jeśli współpracownicy, członkowie partii mówią o prezesie swojej partii prezes dziadek, to znaczy, że mają poczucie tego, iż wiek już jest taki, a nie inny i trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje. W moim przekonaniu pan Janusz Korwin-Mikke, którego osobiście bardzo cenię, lubię i jego trudno jest nie lubić, uważam, mimo różnych jego kontrowersyjnych wypowiedzi,
po prostu w ocenie wyborców no już powinien przejść na emeryturę. Ja nie mówię, że Janusz Korwin-Mikke nie ma siły. On subiektywnie zdaje się uważa, że ma. Być może, że ma, ale to czy ma, a to jak oceniają go wyborcy, to są dwie różne rzeczy. Wyborcy uważają, że czas na emeryturę pisać pamiętniki. I trudno. W takiej sytuacji, w moim przekonaniu, po tych wyborach naturalnym liderem Konfederacji w miejsce Sławomira Mentzena powinien stać się Grzegorz Braun. Taka jest moja ocena i nie tylko jako osoby gdzieś tam politycznie zaangażowanej, mającej swoje sympatie. Jako politolog po prostu powiem, że Grzegorz Braun powinien od tego momentu stać się liderem Konfederacji, nadać jej ton, ponieważ tylko jego kandydaci osiągnęli dobre wyniki wyborcze i no, w dwa razy lepsze niż pozostałe partie tworzące Konfederację. To byłoby wszystko, jeśli chodzi o omówienie wyników. Teraz pojawia się pytanie o scenariusze powyborcze. Tu akurat scenariusz jest prosty. Pewne rzeczy mamy zapisane w Konstytucji, a mianowicie Konstytucja mówi, że 30 dni po wyborach musi się odbyć pierwsze posiedzenie Sejmu i na to posiedzenie Sejmu prawdopodobnie prezydent wyznaczy kandydata na nowego premiera, który ma 30 dni na przedstawienie swojego gabinetu i uzyskanie wotum zaufania. Ponieważ prezydent Andrzej Duda już zapowiedział, że desygnuje osobę wskazaną mu przez największą partię, zwycięską, więc z pewnością będzie to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Innymi słowy, 30 dni do posiedzenia Sejmu, 30 dni na uzyskanie wotum zaufania. Jarosław Kaczyński ma w tej chwili niecałe 60 dni na zgromadzenie większości, skompletowanie koalicji, dokupienie posłów poprzez rady nadzorcze, podsekretarzy stanu, ministrów i tak dalej. Ja powiem tak, czasu jest niby dużo, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu brakuje 37 posłów. To jest właściwie klub cały. Czy w dwa miesiące da się znaleźć 37 posłów? Nie. Nie wierzę w to. 7 to tak. 10. Ale nie 37. Nie ma takiej możliwości. Dlatego w moim przekonaniu misja powierzona zapewne Mateuszowi Morawieckiemu zakończy się niepowodzeniem. Chyba że prezydent Duda zagra taktycznie i mając świadomość, że to się nie uda, powierzy od razu w pierwszej drodze, w pierwszym ruchu w utworzenie rządu komuś z opozycji i nie będzie to Donald Tusk. To byłaby zdecydowanie ciekawsza zagrywka, bo jakby na przykład jakiś Kosiniak-Kamysz czy Hołownia dostał propozycję utworzenia rządu, to istniałaby szansa, że opozycja by się skłóciła pomiędzy sobą i nie doszłoby w ogóle do utworzenia rządu i doszłoby do przyspieszonych wyborów. To jest moim zdaniem bardziej szansa dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale to oczywiście jest również ryzykowne. Nie wiadomo, co się może stać. Andrzej Duda raczej jest politykiem mało skłonnym do tego typu ryzyka politycznego. Dlatego prawdopodobnie w drugiej odsłonie w 248 mandatów i głosów uzyska Donald Tusk lub osoba przez niego wskazana, czy też uzgodniona w koalicji. I teraz pytanie, co będzie mógł zrobić rząd posiadający 248 mandatów, przy czym te 7 partii razem uważam za mocno niepewne w wielu sprawach, mający przeciwko sobie prezydenta. Weto prezydenckie, jak wiadomo, można obalić przy pomocy 270 posłów, czyli 12 więcej niż posiadać będzie koalicja popierająca rząd opozycyjny, rząd złożony z partii dotychczas opozycyjnych. W takiej sytuacji do przełamywania weta tych 12 brakujących posłów potrzebna będzie rządowi poparcie Konfederacji. A więc to oznacza, że aby uchwalić jakąkolwiek ustawę,
rząd będzie potrzebował poparcia Konfederacji i Konfederacja będzie mogła blokować ustawy, które uzna za złe i głupie, a popierać te, które uzna za mądre i potrzebne. Oczywiście Jarosław Kaczyński cały czas ma talię rezerwową w postaci Trybunału Konstytucyjnego, który każdą ustawę pod jakimkolwiek pretekstem, jak będzie trzeba, uzna za niezgodną z Konstytucją. Dlatego osobiście uważam, że tych 248 posłów koalicji centrolewicowej nie tyle będzie rządzić, bo rządzić to oznacza administrować plus zmieniać prawo, którym się, na podstawie którego się administruje, ale będzie tylko administrować bez nowych ustaw, ewentualnie tylko niektórych, które wesprze Konfederacja, no i jeszcze z ryzykiem, że Trybunał Konstytucyjny będzie po kolei wszystkie uznawał za niekonstytucyjne. Inna sprawa, powiedzmy sobie brutalnie, czy Donald Tusk w ogóle coś będzie chciał reformować za pomocą ustaw. Żeby coś reformować, to trzeba mieć jakieś nowe pomysły na Polskę. Ja tam osobiście, powiem brutalnie, nie widzę, żeby Donald Tusk i jego otoczenie miało jakieś pomysły na Polskę i myślę, że jedyna ustawa, która ich najbardziej będzie interesować, to będzie przede wszystkim ustawa dotycząca, pozwalająca na dokonanie zmian w telewizji polskiej. No i tutaj będzie do tego potrzebne poparcie Konfederacji. I tutaj co więcej, myślę, że Konfederacja nawet się na to zdecyduje, no bo ta telewizja polska w takim stanie, jakim ona w tej chwili jest, no to jest coś po prostu niebywałego. I zresztą Konfederacja pewnie będzie wtedy mogła wywalczyć na przykład jakąś swoją reprezentację w zarządzie TVP, która będzie dbała o to, aby Konfederacja wreszcie w tej telewizji się znalazła. Myślę, że prezydent Duda będzie czekał na pretekst do rozwiązania Sejmu, jakiś tam, nie wiem, budżet w terminie nie zostanie uchwalony czy coś, dlatego że Jarosław Kaczyński będzie dążył do dogrywki w postaci nowych wyborów. I na zakończenie, moja zupełnie subiektywna opinia na temat wad i zalet rządu lewicowo-liberalnej opozycji. Zacznijmy od wad. Z pewnością czeka nas wzmożona fala propagandy feministyczno-mniejszościowej, ale pamiętajcie Państwo, ponieważ rząd ten nie będzie posiadał mocy ustawodawczej, bo nie będzie miał większości parlamentarnej, żeby przełamywać weta prezydenta, a Konfederacja go w tych kwestiach nie poprze, nie liczyłbym na to, że dokonane zostaną jakieś znaczące zmiany prawne w tych kwestiach. Rząd może tylko i wyłącznie działać rozporządzeniami w ramach ustaw. Ewentualnie to może zrobić dla tego rodzaju, nazwijmy to, grup lobbystycznych, mniejszościowych, otworzyć duży kurek z pieniędzmi z budżetu państwa. Podobnie będzie wyglądała sprawa Kościoła. Mamy w tej chwili koalicję, będziemy mieli koalicję prawdopodobnie mocno antyklerykalną, która też by chciała dokonać dużych zmian prawnych. Też jej się to nie uda, bo nie będzie tego mogła zrobić z powodu wetowania przez prezydenta. Więc jedyne, co będzie mogła zrobić Kościołowi, to zakręcić kurki z pieniędzmi, no i przekazać go tam właśnie te kurki w kierunku sakiewek i numerów kont różnych fundacji tam LGBT, feministycznych i tak dalej. Kwestią, która, nie ukrywam, spędza mi powieki z oczu, jest zgoda przez rząd i ewentualna ratyfikacja zmiany traktatów unijnych proponowanych już oficjalnie przez Niemców i Francuzów. W tym celu przestudiowałem sobie, Państwu zaraz przytoczę, artykuł 90 Konstytucji, który wszedłby i zostałby użyty do ratyfikacji traktatów reformujących Unię Europejską w kierunku federalizacji, czyli stworzenia wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki obronnej, wspólnej armii i synchronizacji na przykład różnych tam kwestii podatkowo-prawno-klimatycznych. Artykuł 90 stanowi: Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu, czyli Unii Europejskiej, kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Punkt drugi. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ustępie pierwszym, jest
uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością to samo 2/3. Takiej większości 2/3 koalicja liberalno-lewicowa nie ma. I mogłaby to przegłosować tylko za zgodą Konfederacji, ale to na pewno jej nie uzyska, lub za zgodą części renegatów z PiS-u, którzy wsparliby globalistyczny program federalizacji Unii Europejskiej. Czy są tam chętni do takiej zdrady w PiS-ie? Są. Ale Jarosław Kaczyński im na to nie pozwoli pod groźbą wyrzucenia z klubu. Dlatego też to się nie uda, droga ratyfikacji traktatów, zmiany traktatów unijnych przez Sejm. Ale jest jeszcze druga droga. Punkt trzeci. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem artykułu 25 referendum ogólnokrajowego. Groźnie brzmi. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosów. Do podjęcia decyzji o rozpisaniu referendum w tej sprawie Donald Tusk będzie miał. I tu stanowi, tutaj jest problem. Ale pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Żeby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział 50% uprawnionych do wzięcia w nim udziału. Tak jak w tym referendum 4 razy, prawda, które towarzyszyło tym wyborom. Jeżeli Konfederacja i Zjednoczona Prawica będą nawoływały do absencji, do zbojkotowania tego referendum, 50% nie będzie. Dlatego też w istniejącym podziale sił politycznych w Sejmie, w moim przekonaniu, rząd Donalda Tuska czy kogoś tam innego będzie w stanie podpisać umowę o zmianie traktatów unijnych w kierunku federalizacji, ale nie będzie miał możliwości jej ratyfikowania w Polsce. Dlatego federalizacja Unii Europejskiej nam nie grozi, dopóty prezydentem jest Andrzej Duda. Jeśli po wyborach prezydenckich do prezydenturę zdobędzie ktoś z KO, czy z którejś z tych partii, prawda, związanych z Donaldem Tuskiem, sprawa zmieni się radykalnie i będzie będzie problem, zostaną pewnie rozpisane nowe wybory natychmiast po to, żeby zlikwidować ostatecznie problem Prawa i Sprawiedliwości, no i wtedy taka większość 2/3 może zostać uzyskana. Ale jak mówię, w tej chwili nam to nie grozi. Na razie, póki co, federalizacji Unii Europejskiej z tym Sejmem nie będzie. Czy są teraz na końcu pytanie, jakieś zalety nowej koalicji w stosunku do PiS-u? Jest jedna. A mianowicie nowy rząd będzie z pewnością zdecydowanie mniej hałaśliwy w polityce zagranicznej, przede wszystkim w polityce wschodniej. I nie mam wątpliwości, że nowy rząd będzie zdecydowanie mocniej z Berlinem konsultował swoją politykę zagraniczną, a więc to oznacza, że groźba wpędzenia Polski, wprowadzenia Polski w jakąś wojnę z Rosją w obronie Ukrainy, w moim przekonaniu na szczęście przestała być groźbą realną. A co zmieni się, spytacie Państwo, w życiu przeciętnego Polaka po zmianie rządu Morawieckiego na rząd Donalda Tuska? Odpowiem Państwu, nic. Kompletnie nic się nie zmieni. Jak nie mieliśmy wolnej Polski za Mateusza Morawieckiego, który był doradcą Donalda Tuska, tak za Donalda Tuska też jej nie będziemy mieć. Jak był system, tak antysystem sobie istnieje, tylko musi sobie znaleźć w tej chwili nową siłę wyrazu, nową siłę polityczną, ponieważ jego dotychczasowi liderzy, mówiąc delikatnie, mocno zawiedli, ulegając radykalnej wipleryzacji. To byłoby, proszę Państwa, na tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie wyborów. Przypomnę Państwu raz jeszcze, że jest moja najnowsza książka dostępna, Myśl polityczna reformacji, kontrreformacji, tom pierwszy, Rewolucja protestancka. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby mnie wesprzeć,
to zachęcam albo do kupna książki, albo wpłat z dopiskiem darowizna na cele statutowe pod numerem konta, który w tej chwili się tutaj wyświetla, a jest również w opisie filmu. Ponieważ program nasz, jako program taki no, wyborczy, których ja generalnie nie kręcę, takich komentarzy bieżących politycznie, widzę, że takie programy ogląda więcej widzów, więc być może część z Państwa nie zna naszych książek. Polecam dlatego też naszą księgarnię, do której link znajduje się w opisie tego filmu. Znajdują się tutaj również inne moje książki, na przykład Yuval Noah Harari, Grabarz Człowieczeństwa, Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji na temat sojuszu neoliberalizmu i neomarksizmu, Zabójcy Zachodu, Prawica i Lewica niczańsko-heideggerystyczna, czy też, no, już nie ostatnia, bo ostatnia jest teraz ta, ale przedostatnia moja książka Teokracja papieska 1073-1378, Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników. To byłoby na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam i zobaczymy się na innych wykładach kolejnych, już poświęconych tematyce mojej ulubionej, czyli myśli politycznej.